Cześć dzieciaki i nauczyciele. Mieliśmy taki konkurs Maszyna do szycia w roku 2200. I popatrzcie, ile prac dostaliśmy od Was. W tle widzimy panie, które właśnie jury tutaj obradowały i wybierały najlepsze prace. Proszę jeszcze pokazać na podłodze wszystkie prace, ponieważ nasz stół konferencyjny niestety nie zmieścił wszystkiego. Proszę tutaj, Pani Martyna, jeśli można. Dobra, jury w składzie. Proszę przedstawić. Marta Maciejewska. Sylwia Gieniak. Paweł Broński. I trzymająca w ręku iPhone'a. Nie mówimy o markach żadnych, bo nie możemy robić reklamy za darmo. Martyna Żakowska z drugiej strony telefonu. Proszę Państwa, drogie dzieci, dziękuję Wam za wszystkie prace, jesteśmy pod wrażeniem. Zrobiłyście naprawdę świetną robotę, dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć pulę nagród. Miały być 3 maszyny dla zwycięzców, ale ponieważ maszyny Texi Joy mamy w 4 kolorach, no to zdecydowaliśmy się nagrodzić 4 prace. Chciałbym przypomnieć, że zwycięzcy, autorzy prac, czyli dzieci, otrzymują takie maszyny. A szkoły, z których te dzieci pochodzą, z których się uczą, otrzymują od nas darmowe warsztaty. Przyjedziemy do Was i zrobimy te warsztaty. Nauczymy Was lepiej szyć albo w ogóle szyć. Przejdźmy może więc do konkretów i do osób nagrodzonych. Wzruszył nas, któż to był, chłopiec czy dziewczynka? Fabian Jurteczka. Fabian Jurteczka. Znajdziemy Cię na pewno, Fabian. W każdym razie Fabian, który przysłał maszynę taką. Wrzuć stare ubrania, żeby je ulepszyć i załatać. I tutaj wrzucamy do naprawialni, która jest maszyną do szycia roku 2020. Stare ubranie wrzuciliśmy. A tu wyciągnij naprawione ubrania i ulepszone. Proszę bardzo. Fabian jest z klasy trzeciej A. Szkoła podstawowa imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach. Teraz musimy troszkę przyspieszyć. Równorzędna nagroda dla tej pracy. Małgorzata Kowalska. Z Więckowa. Następna praca nagrodzona to maszyna roku 2200, dziecinnie prosta w obsłudze. To będzie również jedna z 4 nagród głównych, czyli Grand Prix. Przysłana przez Lucynę Turek. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Nowym Sączu, koło Haftu i Szycia. I ostatnia nagroda główna, maszyna do szycia przyszłości, proszę Państwa. Praca przygotowana przez, tutaj nie mamy, autorki Melania Brzuzy. Piątej A. Ustalimy dokładnie nazwisko i z całą pewnością nagroda do Ciebie trafi. Chcę powiedzieć, że otrzymaliśmy dużo fantastycznych prac, z dużym poczuciem humoru i z bardzo dużą wyobraźnią. Na przykład taka maszyna opisana w taki sposób. Ogólnie to nic nie trzeba robić. Tu się wkłada, tu wychodzi. Oczywiście ubrania. No, w 2200 roku może to będzie możliwe. Albo na przykład dron do szycia. Bardzo proszę. Popatrzcie na te wszystkie prace. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. I jesteśmy pod takim wrażeniem przygotowanych prac, pod takim wrażeniem poziomu tego konkursu i w ogóle ilości uczestników, że po pierwsze chcielibyśmy wszystkim serdecznie podziękować.
przede wszystkim również nauczycielom i wychowawcom, za przygotowanie dzieci, za omówienie tych transferów, za jakiś nadzór i również za inspirację. Wszystkim dzieciakom również dziękujemy i chciałem powiedzieć, że wszyscy uczestnicy tego konkursu otrzymują od nas taką pamiątkową bransoletę, która jest również magnesem do mocowania szpilek, ale również do innych rzeczy metalowych, magnetycznych. Ta bransoleta jest tak zapinana na ręce i nazywa się Texi Love. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy. Po skryptu zakończyłem mówić poprzednio, wszystkich pozdrowiliśmy, powiedzieliśmy o tych pracach i zacząłem spoglądać na te prace po raz kolejny i zastanawiać się nad tym, że w zasadzie powinienem o każdej z tych prac coś powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Proszę, wybaczcie nam. Ale chciałem zwrócić uwagę jeszcze na dwie prace i w sposób jakby emocjonalny powiedzieć, że po chwili, po krótkiej naradzie jeszcze tutaj z jury i pod wpływem pań, proszę pokazać panie, ale również z własnej inspiracji doszedłem do wniosku, że nie możemy nie nagrodzić jeszcze dwóch prac. I to są dwie prace z tej samej szkoły. Praca bardzo pracochłonna, bardzo ekologiczna, wykonana z kartonu, EcoStreama 2. Miejmy nadzieję, że w roku 2200 taka maszyna będzie na rynku, o takiej nazwie oczywiście. Tą pracę wykonała Zofia Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Jarosławia, klasa pierwsza. Wydaje nam się mało prawdopodobne, żeby wykonała ją w całości sama, no ale z całą pewnością nastąpiła tutaj duża praca i ktoś jej bardzo pomógł i chcielibyśmy Zosię Nowak nagrodzić również. Jest z tej samej szkoły, z tej samej klasy może nawet, również taka maszyna. Bardzo ekologiczna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 ścieków ma, proszę Państwa. I tą maszynę wykonała Lena Sudoł z klasy pierwszej A, Szkoła Podstawowa nr 6 w Jarosławiu. Podobnie jak tutaj, prawda? Nie mylę się? Tak jest. Zdolne dzieci tam macie, proszę Państwa. To było do nauczycieli. A do dziewczynek powiem, że jak już skończą się uczyć i chciałyby być konstruktorkami maszyn, to zapraszamy. Jesteśmy zainteresowani, szukamy takich zdolnych dzieci już teraz. Otrzymujecie również maszyny Texi Joy 13 w nagrodę za swoje zaangażowanie. I mam nadzieję, że będą Wam dobrze służyć. No a szkoła w Jarosławiu oczywiście otrzyma również od nas warsztaty. Czyli przyjedziemy też do Was i będziemy się starać nauczyć Was szyć. Obiecuję, że to będzie coś takiego, co da się wykonać i nie będzie wymagało maszyny z roku 2200, tylko zrobimy to wszystko na maszynach z roku 2022. Już nie będzie kolejnego postscriptum, ale prosiłbym jeszcze, żeby pokazać parę innych prac. Tutaj na przykład Edward. Edward jest inspirujący. Tutaj piękna praca, maszyna marzeń w zasadzie, Kalina Pulkowska wyśniła sobie taką maszynę, która będzie robiła fajne rzeczy. Już nie będzie wyglądała jak maszyna do szycia, ale będą z niej wychodziły rzeczy do noszenia. Ma dwa, ma jeden wyświetlacz i jeden telewizor, na którym widać, co się będzie szyło. Chciałem powiedzieć, że wiele z dzieci, które tutaj przysłały swoje prace, są bardzo uzdolnione, jeśli chodzi o wyobraźnię również. I być może będą kiedyś autorami książek lub filmów science fiction. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. To wszystko na dzisiaj.